dziś witajcie. W dniu dzisiejszym zajmiemy się łupkiem. Jak widzicie, łupek może mieć wiele zastosowań. Tutaj na przykład ja już zakupiłem wtedy akurat płyty gotowe, które były przycięte na określony wymiar. Tam gdzie niegdzie po prostu je tylko dociąłem, na przykład pod skosem jak tutaj. No ale technologia troszkę poszła do przodu, także że te płyty wyglądają coraz lepiej. No i też te krawędzie są po prostu cięte maszynowo, prawdopodobnie z płaszczem wodnym. Także takie płytki wyglądają, te krawędzie, przyzwoicie. Następny taki przykład to tutaj, o, jak widzicie, fasada tego murku jest też pokryta właśnie łupkiem, takim można powiedzieć dzikim, łupanym. No i wygląda to w następujący sposób. Fasada domu na przykład, tak jak murujemy nieraz granit, piaskowce czy inne tego typu rzeczy, tak również łupek może mieć zastosowanie. Tutaj dachy z łupka. Ten nasz dach jest tutaj taki trochę zagrzybiały, że tak powiem, czy jakieś inne organizmy tam sobie po prostu zrobiły siedlisko. No w planach mam je czyścić kiedyś, tylko no plany, a realia to dwie różne rzeczy, także może kiedyś. No jak widzicie, już któryś dzień z rzędu, do tej pory sobie demontowałem po jednej płycie dziennie, z tego względu, że one są wkopane na około 50 cm w ziemię, no i też bardzo ciężko jest je usuwać, tak żeby to była jakaś integralna całość, z tego względu, że te stare płyty łupka są popękane, one już mają tutaj, no my tu już jesteśmy od 2015, a podejrzewam, że dziesiątki, a kto wie, może nawet setkę lat. Ciężko powiedzieć. W każdym razie, no nie udaje się w całości ich demontować. Na początku tak niezbyt głęboko kopałem, no i te płyty pękały. Tu teraz wykopałem na tyle głęboko, że płyta nie pękła, ale one po prostu już są popękane strukturalnie przez czas, no ale też jest plus tego, bo taka płyta waży chyba ze 100 kilo, a dzięki temu, że są popękane, no to waży troszkę mniej. Tu mi z szopki zostały już tylko dwie płyty do usunięcia. Jak widzicie, pełno tutaj tego pyłu łupkowego. No jak widać, tnę po prostu na bieżąco. Jako że te płyty były za duże, żeby je dźwigać w całości, one miały około 200-220 kilo według moich wyliczeń, ale tu powoli sobie przycinam. Tu już sobie potrasowałem do cięcia na następny etap. Jak widzicie, tak staram się trzymać tutaj takich wymiarów 10, 20 cm, 40, 60. No i taki mam plan, że potem sobie to wykorzystam. Narzędzia, z których korzystam, to właśnie taka szlifierka kątowa elektryczna z tarczą diamentową. To była tarcza, to znaczy to jest tarcza makity, tylko że tu już jest zjechany ten. Natomiast miarka, kątownik, no i tutaj taki znacznik biały. Jak widzicie na łupku, to po prostu, no żeby było to dobrze widoczne, żeby po prostu nie pomylić jakieś rysy z linią. Narzędzia bezpieczeństwa to maska, okulary. Powinny być jeszcze słuchawki, ale gdzieś mam w warsztacie, ale w warsztacie mam taki artystyczny porządek, że po prostu nie wiem, gdzie są. No maska, zobaczcie, tutaj ciąłem wczoraj, 2-3 dni w sumie, tnę. No i widzicie, ten pył z tego łupka, po prostu to wszystko jest na ziemi, to jest kompletnie czarny. No nikt z was nie chce, żeby wasze płuca wyglądały w ten sam sposób, także maskę zalecam w 100%. Okulary, no to wiadomo, może być jakiś odprysk, może być ostry odprysk, może coś nam utkwić w oku, także nikt też nie chce mieć wizyty u okulisty. Okulary jak najbardziej zalecane. No a co do słuchawek, plus jest taki, że jak nie będziecie dobrze słyszeć, to nie zawsze będziecie rozumieć, co wasza żona od was chce. Zapomniałem o jeszcze jednym środku ochrony, rękawice. No, natomiast do układania tych cięższych płyt to zalecam taką breszkę, z tego względu, że jeżeli płyta waży około 200 kg, no to lepiej użyć dźwigni zamiast waszych pleców, także, bo to przyjdzie zapłacić bólem czy niesprawnością. Także taką breszkę, kawałki drewna podkładamy, tak jak widzicie, tutaj te kawałki drewna mam podłożone.
poniżej linii cięcia, także tarcza nie będzie ciąć drewna, niepotrzebnie się tępić, a dzięki temu też ten kawałek po obcięciu sobie ładnie odpadnie na ziemię i nie szorujemy po ziemi, nie tępimy tarczy właśnie na ziemi. No i jedziemy z koksem. Dobrze też pamiętać, żeby buta nie trzymać na linii cięcia. No, jak widzicie, ja korzystam z butów bezpieczeństwa, z blachą, ale też mimo wszystko zawsze lepiej o tym pamiętać, że gdy na przykład nam się szlifierka smyknie, żeby po prostu sobie nie przyciąć stopy. Natomiast możecie zobaczyć, jak wygląda taka krawędź przycięta przeze mnie. Nie jest to na pewno jak maszyna, która przycina pod kątem prostym, ma też chłodzenie płaszczem wodnym, także, ale na domowe warunki i na cel, do których zamierzam użyć te płytki, to mi w zupełności wystarczy. A dlaczego te płyty na ziemi, a nie na jakimś stole? No, są ku temu dwie przyczyny. Pierwsza to waga tych płyt. Po prostu staram się je jak najmniejszym kosztem energetycznym przemieszczać, jak najmniejszym kosztem kręgosłupa, żeby potem po prostu nie wyszło, że płyty są przycięte, a ja nie mogę chodzić. Drugi powód to jest po prostu rozchodzenie się pyłu. Z tego względu, że ten pył rozchodzi się na kilka metrów, czy 4 metry. No, jeżeli bym dołożył do tego na przykład metr jakiegoś stolika, metr wyżej, ten pył rozchodziłby się dalej. Sąsiad na pewno nie byłby zadowolony, gdyby czarny pył lądował na jego posesji. I to jest właśnie drugi taki powód, dlaczego te płytki na ziemi. A tymczasem pomidorki ułożone rosną, już są pierwsze owoce. Na razie to one mają 1,5 cm, 2 cm, no ale zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.